Organizatorzy tym razem proponują wspólną zabawę w przebieranki karnawałowe. Mile widziane są wszelkiego typu stylizacje, modowe szaleństwa i zabawne dodatki, które pozwolą stworzyć niecodzienny strój. Najlepsze kreacje odważnych uczestniczek zaprezentowane zostaną na scenie, a jury wraz z publicznością wyłonią zwyciężczynię, na którą czeka nagroda główna – profesjonalna sesja zdjęciowa. To może być cały strój karnawałowy, osadzony w jakiejś epoce, w jakichś konkretnych realiach, w jakiejś konkretnej szerokości geograficznej, a może to być tylko jeden element, zabawny kapelusz, wąż z piór, no coś takiego, co będzie sygnalizowało, że jesteśmy w okresie karnawału. Główna nagroda, myślę, że bardzo ciekawa, studio pani Anny Urbańskiej-Rawka wykona profesjonalną sesję zdjęć zwyciężczyni, ale nim to nastąpi, zwyciężczynie czeka cała seria upiększających zabiegów, porady wizażystki, porady stylistki, słowem pamiątka na całe życie. Oprócz nagrody głównej, sponsorzy i współorganizatorzy przygotowali liczne konkursy z nagrodami. Przygotowanych zostało wiele upominków książkowych i muzycznych, niekoniecznie związanych z karnawałem. W sali kinowej wystąpi niecodzienny kobiecy zespół kabaretowo-taneczny Metamorfozy, prezentując wyreżyserowane samodzielnie układy taneczne w zaskakujących, przygotowanych własnoręcznie strojach. Specjalny, szczególny występ przygotowany przez kobiety dla kobiet, zespół Metamorfozy, zespół kabaretowo-taneczny, to panie, które mieszkają w Dobromierzu i okolicach, na co dzień urzędniczki, nauczycielki, panie domu, bawią się w ten sposób, że przebierają się i wykonują różnego rodzaju skecze. Tym razem będą właśnie naszymi gośćmi, gośćmi kina na szpilkach. Jesteś łajdakiem, wiesz? Po atrakcjach panie obejrzą film Wszystkie kobiety Mateusza. Bilety na tę wyjątkową edycję kina na szpilkach do nabycia od 21 stycznia. 100 lat.